Beam, to jest taki bardzo, bardzo znany film na YouTubie. Ma 47 tysięcy wyświetleń, kurde, dużo już. Ja powiedziałem już, że z tych graczy można było się troszeczkę śmiać. Ja pamiętam, jak to wyszło. Znam gracza, który to nagrywał. Ale ten film jest o tyle fajny, że on pokazuje właśnie młodych graczy, którzy próbują coś jakby ogarnąć. No ale że są młodzi, to jeszcze do końca nie wiedzą, jak się za to zabrać. Ale mieli chęć i to się bardzo szanuje. Najbardziej znany tutaj jest Piorun, bo on jest dowódcą w tym filmiku. To widać dobrze? Widać to dobrze, okej. Okay. Wywalcie tego... Właśnie. Bierzemy. Ej no! Nie no! Maris, weź Marisa, bo on jest zajebisty. No stary, co ty robisz? Tutaj trochę słownictwo, no, byłoby do zmiany. Tutaj też, no, są pewne słowa, których wypadałoby nie używać. No to kogo robisz, bo jest nas za dużo. Jest nas za dużo. Zamiast... 161 wpłacił 10 zł. Jestem w klanu Paziu, czy mogę prosić o zmniejszenie ilości bitew tygodniowo do 50-60? I czy mógłbyś dodać mego brata do tego klanu NickKubam05? Pad 277, siemano kolano. Oceń konto, czy jest szansa na lepszy kolor konta, 9 zł i 41 groszy. Marderu! Dobra, to ja sobie chwilę poczekam. Wywalcie mnie, ja na następną bitwę się złapię. Nie! Co ty robisz, no Piór? Weźcie są Piór. Właśnie, bierzemy, wywalcie Mardery, Mardery i Websa, a weźcie wszystkie te 28. No właśnie, jeden mnie popiera. Dobra, to Mardery wywala. No. Ale nie wszystkie. Bierzcie 28. Ale jakie, jakie Mardery i jakie... Bierz te 28, no stary. Bierz go szybko. Tutaj w tym filmiku oni chcą wybrać jak najlepszy skład, żeby mieć jak największą szansę na wygraną. Zasadniczy problem jest taki, że właśnie nie sugerują się w ogóle też umiejętnościami, tylko po prostu idą w 100% w czołgi, co nie chcą jak najlepsze czołgi wziąć. Właśnie. No co ty robisz? M3li wywalasz? Bierz M3li i T28. I tyle zaczynamy! Weź Mardery! Wziąłem co? I tyle wystarczy! Bo tyle wystarczy! Gramy! Cicho, no kolejny, dziękujemy, do widzenia! Bierz go! Bierz go! Siema, klucz! Klips, słyszysz nas? Hello! I w ogóle ten tryb z bitwami na czwórkach już nie jest dostępny. Kiedyś ja w tym trybie bardzo dużo grałem, natomiast został on usunięty. Trochę szkoda, bo na tych trybach bardzo fajnie można było się szkolić z takimi graczami, którzy nie mieli jakichś OP czołgów, co nie? No ale Wargaming to usunął. Trochę szkoda według mnie, bo naprawdę to był fajny tryb. I jedyny tryb, gdzie czwórkami można było grać, no można rzec kanówki, co nie? Tobą pojadę, Piorun, no Piorun, ja z tobą jadę, stary, co o tym mówisz? Dobra, to ty ze mną jedziesz i Klips też ze mną jedzie, okej? Okay? Dobrze, no to dobra, rozstawiamy, nie wiem. Mogę ja rozstawiać, jestem na przykład. Muszę pomyśleć. No cholera, tu nie ma czasu, masz 5 sekund, może ja szybciej będę. Ale kolega, mi się podoba, że jest spostrzegawczy, nie? Że zauważył 5 sekund, trzeba szybko podjąć decyzję, co robimy. No to jest fajne. Dobra, cicho, Webs rozstawia. Webs rozstawia. Dobra, to jedziemy. Wesp. Wesp, koledze, chodziło mu o Wespę, tą niemiecką artę, co nie? Powiedział Wesp, nie do końca można było zrozumieć, o co chodzi. Patryk, Klips, jedziecie za mną. Dobra, jasne. Jedziecie za Klipsem. Ja jadę za tobą. Zobaczcie, 45 Hz, nie? Siatka maskująca.
nie na środek, bo zginiemy. Nie na środek, bo zginiemy. Oni mają ardy, ale stary, oni mają dwa ardy, zniszczą nas na pierwszym. BT-7 nas BT-7 nas wykryje, a ardy nas zniszczą. I tu mi się bardzo podoba, co ten gościu powiedział. No jako jeden z nielicznych dostrzegł właśnie problem z tymi dwoma artyleriami, że kurde, te Su-26, one były w stanie tak wystrzelać wszystkich, że to jest bania mała, co nie? Więc na przykład ci postawili na taki skład full siła ognia, a ci mają taki skład uniwersalny. Arty wtedy były potężne, zwiadowca, jakiś Tedek, co nie? Dobra, to jedźcie lewą stroną, ja będę was osłaniać z daleka. Lewą stroną, tam gdzie mają bazę. No, tutaj tak. Ale dwóch liście. Chłopaki, ja tutaj zostaję, ja zostaję w bazie, ja chronię bazę. O dobra, to niszczyciel dwójkę zostajesz też w bazie ze mną. T28, Patryk, niszczyciel. Patryk, zostajesz przy bazie? Nie, no to jadę z tobą. A wasza reszta zostaje. Ja zostanę przy bazie. O kurwa, dobra, ale to nas jechali. Jedźcie, jedę was. Będę was. Niech ktoś nam pomoże, bo my ja z Patrykiem zostaliśmy. Ale wszyscy jedziemy razem. Jedźmy wszyscy razem, będziemy mieli przewagę. Chodźmy lewą stroną, wszyscy jedziemy. Tutaj taka taktyczka z randomka, że czym więcej nas będzie, tym lepiej będzie, tak? Ale tak naszą bazę zajmą. Ruchy. Wszyscy lewą stroną. No, na tej mapie to... lewą stroną. Na tej mapie tak słabo, co nie? To jest stara mapa Przełęcz. W ogóle gość ma przezroczystą minimapę. Ja nic na niej nie widzę. Nie wiem, czemu on ma taką dziwną minimapę. Po prostu, no... Jakby pojechali jedną stroną, to by ich od razu otoczyli. Tutaj trzeba rozbić siły. Dobra, na naszej bazie będzie ładowniczego. Patryk, starczy ją ładowniczego. Chyba odejdź. Szybko. Tutaj... Posłuchaj, mam zerwaną gąsienicę. Ja cię popchnę, o cholera, teraz mnie mogą zniszczyć. Przegramy. Dobra. Tamten mówi, przegramy, kurde. Tam w ogóle chyba, nie wiem czy to był Patryk, ale Piorun, ale ktoś tam się wkurzył i przeklinał. Wiem, że przegramy, ale chodzi o górze. Wiem, że przegramy, jest 0-2. Wiem, że przegramy. Już zakłada, że będzie porażka. Gdzie chcecie? Scenika się ma multi, jak oceniasz na dzień dzisiejszy Helcata? Uwielbiam ten czołg, dodaj proszę do klanu pod kredyty. Pozdro druhu, 6 zł i 72 grosze. To Przełęcz? Na pewno nie prowincja. Przepraszam, prowincja. To nie jest Przełęcz, ja byś to powiedziałem. Prowincja. Mój błąd, przepraszam. Zagalopowałem się. Marty się napisała, że lubiła ten tryb. No, pewnie dużo. Pewnie dużo osób lubiło ten tryb, no ale został usunięty. Rozwalą. Bo nie słuchacie i was przez to rozwalają. Mieliśmy jechać tak jak mówię. Tutaj suchar uważa, że jego taktyka była najlepsza. Mieliśmy się rozłożyć po całej planszy. Kilka w lewo, kilka w prawo i reszta zostaje przy... I tego gościa akurat gra artą, ale można bardzo szanować kolegę Suchara w tym WSP, bo jako jeden z nielicznych dostrzegł zależność na tej mapie, prowincja, że niezwykle istotne jest to, żeby mieć rozbite siły, bo tu jest snajpa, na tej mapie jest snajpa, oni, nie wiem, który z nich, ale ktoś tam na tych T28 chciał jechać, wszyscy na lewo jedziemy, a on jako jeden z nielicznych dostrzega, że trzeba być ustawionym w kilku miejscach strategicznych. No nas było właśnie 10, ale tak to by było nas 9, to jeden by musiał zostać przy bazie, 4 na lewo, 4 na prawo. No właśnie, no a oni nie słuchali i pojechali gdzie chcieli. Dobra. Dobra, mniej gadania, więcej rozwalania. Mniej gadania, więcej rozwalania. I to mi się podoba. Tak powinno być, ale mają 0 fragów niestety. Mnie też by już wykryli. Jechałem tutaj na dół.
O, tam ktoś starszy jest, tam jest ktoś starszy. Ja walę w M3, który jest na zamku. Ja walę w M3. Ale ma lagi. Gdzie to poleciało? No to jest pewna, nie drogi. Ty... Uwaga, pomocy, te 28 do mnie jedzie. No to chodź do mnie. Jak wojna ja zaczynimy tutaj blisko. Ale chodź. Chodź. No, szybko. Hej, następnym razem ja mówię, gdzie jedziemy i nikt się nie odzywa, bo co chwilę jest za dużo chaosu. Nie da... Ale to prawda, jest za dużo chaosu, jest wynik 07. Trzeba się skupić. Patryk, widziałem, gdzie mnie samobieżny trafił. Najbardziej ogarnięty z nich wszystkich jest kolega Narcie. To jest trochę, no, rzadka sytuacja. Wiem, ale ja teraz strzelam co 28. I kurwa mnie zniszczył, SU-26. Cholera! Patryk na H4 jest samobieżny, bo ja widziałem, na H4 jest samobieżny. Oni wszyscy zginęli, ale, kolego, został stąd. Ale czekajcie, pokaż gdzie jest H4. Nie odzywajcie się już w ogóle. A bo co? No bo już wszyscy twoi... Nie mamy szans! Nie odzywajcie się, a bo co, a ten tracek? To jest, widać, że starszy, co nie? Mimo, że jest starszy, dużo, to kurde, bo słuchaj po głosie, że to jest jakaś osoba dorosła. To ten taki młoda tutaj tak pyskuje troszeczkę, to takie niemiłe według mnie jest. Co z tego, i tak przegramy. To to jest pewne, ale jak skończymy, to mogę, ja ci będę doradzać koło bierz. I powiem ci koło wywal. Kogo bywa? Ja zostanę przy bazie, a będę walić z daleka, będę osłaniać tych najlepszych. No, i może jeszcze ty USP powiesz, żeby mnie wywalił. Mnie wywalił? Nie, aż taki głupi to nie jestem. Mi się strasznie ten gościu suchar w tym WSP podoba, bo on jest taki rozgadany, trochę kombinuje, trochę myśli, jest najlepszy ze wszystkich. Ale mówię o... Robi ten film. Mówię o tych słabszych. Patryk, posłuchaj, bo teraz Domik mi napisał, żebym go zaprosił, nie? Bo no to... chce pewno ze mną grać. No ale gdzie? Na Plutonie? No chyba tak. No to dawaj, gramy trojga na Plutonie. A no dobra, bo we trzech... Masz do mnie... Nie mam pytania, mogę też dołączyć do Plutonu z wami? No to bym musiał cię mieć ten, jako przyjaciela, czekaj. No to czekaj, ale nie! Ale co ty robisz, no piorun? Nie możemy mieć czterech graczy w Plutonie. No co fakt, to fakt. Nigdy nie było Plutonów czteroosobowych. No i też na przykład w czasie, w którym był nagrany ten film, można było robić Plutony z różnicą tierów. Tutaj osoby, które grają obecnie w OTA, mogą o tym nie wiedzieć. Teraz się trzeba skupić na tym, żeby był ten sam tier. Wtedy można było grać na przykład trzeci z czwartym. No i to jest filmik World of Tanks. No fajny filmik. Strifson, witaj. Oceniłbyś moją bitwę na lisie. Na 2 HP prawie udało mi się zrobić zwyciak. Chciałbym, abyś omówił moje błędy i powiedział, co poprawić. Dzięki htpfotreplays.eusite5607495 stats 9 zł i 41 groszy. Panie Strifson. No ja bym to musiał mieć bitewkę, wiesz gdzie, w WOCie, bo